So you got a name, Phantom? Call me Evil. Dzień dobry, witamy w 2021 roku na horrorowych, koszmarnych filmach, które omawiamy z Mateuszem i znaleźliśmy horror na nowy rok. Swoją drogą, dzięki wam, to wy w komentarzu zostawiliście New Year's Evil, horror z 1980 roku, który, uwaga, uwaga, od Roger Ebert i ten drugi koleś, oni mu dali, jeden mu dał gwiazdeczkę, a drugi dał mu 0 na 4, mówiąc, że to jedno z najgorszych rzeczy, jakie widział. Czy zatem my też uznamy to za najgorszy horror, jaki widzieliśmy? Ja mam dużo plusów dla tego filmu i miliard notatek. A jak ty, Mateuszu, drogi? Ja się w ogóle bardzo cieszę, przede wszystkim raz, że bardzo dziękuję za polecenie tego filmu w komentarzach pod naszym filmem bądź podcastem, ponieważ znajdujemy się także na Spotify i nagrywamy to dokładnie 1 stycznia, więc tematycznie wstrzeliliśmy się idealnie. I seans, po którym świeżo jestem, był czymś wyjątkowym. Był naprawdę wyjątkowy, bo ja nie do końca wiem, co obejrzałem. Z jednej strony mógłbym powiedzieć, że obejrzałem bardzo dziwny klip zespołu Shadow. Z drugiej strony mógłbym powiedzieć, że obejrzałem dziwną adaptację Scooby-Doo i nigdzie nie było fajnych psów. I z jednej strony mógłbym powiedzieć, że obejrzałem film, który strasznie chciał być każdym slasherem, który był wówczas dostępny. I koniec końców ma tak dużo dziwnych scen, tak bardzo dużo niewyjaśnionych elementów. I minutę przed nagraniem powiedziałem, że ja bardzo chciałbym zrozumieć ten film i mam nadzieję, że po dzisiejszej rozmowie zrozumiem go choć trochę. Czyli ja mam wyzwanie. Tak, masz wyzwanie tłumaczyć. Powiedzieć, dlaczego pan reżyser, który ma fiksację na punkcie filmów o ninjach, zrobił ten film. No do tego jeszcze, najpierw przejdźmy do tradycyjnie, zaczynamy od fabuły. New Year's Evil, prawda, to jest, mamy już tutaj grę słów, mówi się New Year's Eve, czyli Sylwester, czyli tam wieczór przed Nowym Rokiem, a New Year's Evil, czyli właśnie ten, nazwijmy to noworoczne zło, tak byśmy to pewnie po polsku przetłumaczyli, albo złowester, jeżeli ktoś miałby być takim super pomysłodawcą. No, podoba się złowester. Złowester jest dobre. Tak, i mamy lata 80. takie bardzo, i mamy stację radiową, która jest najlepsza w rock'n'rollu, która organizuje imprezę, trochę jak Sylwester z jedynką, tylko że to jest Sylwester z rock'n'rollową kapelą i puszczają hity i jeszcze mają tam telefony i rozmawiają z ludźmi i dzięki temu, że Stany są takie wielkie, to oni nagrywają tą imprezę sylwestrową, gdzie mamy 4 razy Sylwestra, bo w każdej strefie czasowej. I nagle dzwoni facet i mówi: ja będę co godzinę zabijał wszystkich bliskich tobie, nazywam się Evil, jaki super żart. No i on zaczyna polować na prowadzącą ten show. I właściwie tyle, to nam starczy, tak, za fabułę, będziemy przechodzić dalej. I zacznijmy od tego, że wytknę kilka nieścisłości. Otóż film zaczyna się od film zaczyna się od bycia w hotelu, w którym ma się dziać cała impreza. I nieszczelne rury są najstraszniejszym, co możemy spotkać, ponieważ przyjaciółka głównej bohaterki idzie do siebie do pokoju i cieknie jej z kranu. To nie jest dziwna metafora czegokolwiek. To jest w hotelu, więc to jest, wiesz, po prostu kapie. Kapie, więc ona zakręca kurek i nagle morderca pod prysznica. I chciałoby się powiedzieć, że trochę jak w Psychozie, ale odwołanie do Normana Batesa jeszcze będzie. Jeszcze będzie w jednym momencie. Co prawda, to jest wielki przytyk dla Hitchcocka porównywać ten film z Psychozą, ale tak. I przechodzimy do części musicalowej, to znaczy po raz pierwszy słyszymy utwór New Year's Evil zespołu Shadow. Cały. Podczas to jest ciekawe, że to jest kolejny film, gdy mamy hit jakiś, który przechodzi przez cały film, powtarza się i tak dalej, tak jak mieliśmy w Crittersach, prawda? Tak, był ten w Crittersach nie tam, był on wiecie. Aż tak eksploatowany. A tutaj mamy, jedzie sobie grupa punkrockowców, jakichś takich przerysowanych nastolatków, kabrioletem, zaczepiają ludzi na pasach. W ogóle polecam, jak ktoś by to oglądał, zwracać uwagę, co oni robią gdzieś tam w tle. To znaczy, mam wrażenie, że ktoś im powiedział: hej, bądźcie edgy nastolatkami,
i oni bardzo próbują wykombinować, co to znaczy edgy nastolatek. No i jadą w tych skórach i okazuje się, że jadą na sylwka. Jadą na sylwka, gdzie... Na sylwka jest jedynką. Gdzie w ogóle jest jedna z moich ulubionych scen, bo żeby wejść na tę imprezę, bo ona jest wielce prestiżowa i tutaj miałem jakby problem, dlaczego ona jest taka prestiżowa i po co oni tam jadą. Jest pan bileter, który ma jedną zapętloną kwestię. Can I get, have your tickets? Tickets, tickets, tak. Can I have your tickets? Oni wybrali idealnego człowieka do tej roli. To znaczy, to jest ten człowiek jest zafiksowany. Tyle. No bo tutaj, tak, moje doświadczenie z planu filmowego, takich nawet słabszych produkcji, powiedzmy, wychodzi. Teoretycznie rzecz biorąc, prawdopodobnie to jest aktor epizodysta, który dostał jednodniówkę. I prawdopodobnie w scenariuszu było tak, tylko Julian, raz powiedzenie... Tak, ja też grałem w paradokumentach, spokojnie. No ja wiem, że ty w paradokumentach, ja powiem, że w paradokumentach nie grałem, tylko tydź wyżej. Chociaż nie, grałem w Lombardzie, to jest paradokument. Dobra, to mam Lombard zaliczony. Bo policjanci i policjantki to już jest fabularne, to już jest, wiesz, to już jest... Dobrze. Ale jedną z rzeczy, którą często mamy, że na scenariuszu masz pewnie rozpisana jest Can I see your tickets, czyli ten tekst, a potem masz reakcję typu dzieciaki się wydurniają. Więc dzieciaki się wydurniały, a on nie do końca wiedział, co z tym zrobić. I on po prostu powtarzał ten tekst i pewnie nikt mu nie powiedział, ten reżyser mówi, że słuchaj, możesz zaszaleć, bo prawdopodobnie mieli go na kilka dni, trzeba było to nakręcić. No. Jeb nakręcili, mają to z głowy, a facet był pewnie tak spięty podczas tego grania i to widać, on jest taki... Tak. On się boi kamery, się wszystkich boi. Więc on się boi Los Angeles, w którym się to dzieje. Trochę tak wygląda, jakby go przytłoczyło wszystko razem z miastem. Ale oni w końcu wchodzą i okazuje się, że to jak są ubrani, jak bardzo edgy są, pasuje jednak do tej wyjątkowo biletowanej imprezy, bo ma tam grać punk rockowy zespół. Gra glam rocka i słyszymy po raz drugi ten sam kawałek, który słyszeliśmy 3 minuty wcześniej. Matko jedyna. No i jest druga moja ulubiona scena. To znaczy po raz kolejny jest to scena, w której ktoś mówi w śmieszny sposób, bo tutaj pojawia się nasz morderca. Dzieje się ta impreza, ona odbiera telefony, ktoś tam twierdzi, że hej, moją ulubioną piosenką tego roku jest We Don't Need No Education. To nie jest tytuł tej piosenki, ale okej. Ale to jest dobry żart, prawda? Mi się wydaje, że oni mogli mieć zakaz użycia tej nazwy nawet, bo zostaliby pozwani, ale starali się, Roger Waters, znamy Pink Floyda. Evil i... O nie. W każdym razie, w końcu z budki telefonicznej dzwoni creepy zabójca, mówiący, hej, właśnie o to chodzi. No, jestem wielkim fanem tego, że on używa, jak to określił pan policjant, procesora mowy i mówi mniej więcej tak, jakby miał raka krtani. I w końcu ona się pyta, a kim ty jesteś? A on, I'm evil. To brzmiało jak z lyncza. Naprawdę to brzmiało jak z lyncza. I ja w tym momencie się złapałem za głowę i stwierdziłem, jeżeli on będzie miał ten gimmick cały czas, to ja wysiadam. Ja oficjalnie wysiadam. Ale okej. Pan zdradza swój największy plan, jego magnum opus będzie polegało na tym, że jest kilka stref czasowych i w każdego Sylwestra ktoś będzie umierał. I zaczyna się killing spree. Bardzo ograniczone, bardzo i mało gorowe. Tak, ale czekaj, no jest tak dużo rzeczy. No. Śmiało, no dobra, śmiało, to ja wrócę, bo ja mam tak dużo rzeczy, przeskoczyłeś tak dużo scen i tak dużo moich notatek, że nawet sobie nie wyobrażasz. To prawda, bo tutaj musimy jeszcze powiedzieć o konotacjach rodzinnych. O to też musimy powiedzieć, postać. O Jezu. Najgorsza, zaraz do tego przejdziemy, bo pędzimy, spokojnie, uspokójmy się. Zacznijmy od tej rzeczy, którą ominąłeś, bo ja chciałem powiedzieć, że tutaj jedną z moich najczęstszych notatek jest, że ten film nie mógłby powstać, gdyby to była czarna młodzież. Ponieważ czarna młodzież zachowująca się tak w sposób w samochodzie, jadąc tak jak te pancury, to nawet nie są pancury, to są po prostu młodzież, zostałaby od razu zabita przez policję. Dlatego nigdy nie zobaczymy. Statyści Cindy Lauper. Tak, ja sobie wpisałem, że to są biedna wersja The Warriors, bo to nawet też podobne lata, więc tu się zgrywa. Ale po pierwsze, jeżeli chodzi o to narzędzie, bo to narzędzie on wkłada, nie widzimy co to jest, to wygląda jak metalowe coś. Ja jako stary dziad pamiętam, kiedy mieliśmy w Polsce mega manię na granie na drumli.
takie coś, co się wkładało i się robiło bardzo podobne. Ja kiedyś bawiłem się tym, oczywiście uczyłem się grać na drumli, wiadomo. Każdy skater się kiedyś uczył. Więc dla mnie to było skojarzenie z drumlą. Nie wiem, czy to by nie był podobny dźwięk, ale przeskoczyłeś najważniejszą rzecz. Jak są pewne tropy. Black guys dies first. Tutaj nawet nie znamy fabuły. Tu nawet nie wiemy, o co chodzi w filmie. I babka jest oczywiście czarna, przychodzi zły morderca i ją morduje. Ona nie wiem, jak dużo zdążyła powiedzieć w tym filmie. 2-3 słowa i już nie żyje. No. Tutaj zaszaleli, jeśli o to chodzi. I podoba mi się, że... Bo morderca w którymś momencie wylicza, ile osób już zabił. I pomija pierwsze zabójstwo. Więc to jest jakby do kwadratu tak bardzo nieistotne, po prostu trzeba było przykuć uwagę widza. Bo film zaczyna się najnudniej. No, to prawda. Oto rozmawia sobie pani Wodzirejka, w sensie ta, która ma prowadzić imprezę, ze swoim agentem, który wygląda jak Joe Pesci po 10 latach w Rosji. I tylko na ziemniakach, bo taki chudziutki jest. Ale właśnie, co tam się dzieje? Bo tutaj dostajemy, ja teraz nawet zmienię tło, ci, którzy nie widzą, to, zresztą wy też mało to widzicie, ale dostajemy cudowną scenę. Ja jestem przekonany, że tutaj mamy chyba najwięcej pytań. Bo pojawia się dorosły syn bardzo młodej prezenterki, rockmenki, który ubrany jest, on jest ubrany we frak, górę fraku, tak, obcisłe dżinsy, białą koszulę z bardzo wysoko podciągniętym kołnierzykiem, wąski krawat, który nie pasuje do tego, ma usta zrobione prawie jak na szminkę i włosy zaczesane jakoś tak, jest mega blondynkiem. To jest najbardziej creepy postać filmu, która wyraźnie miała mieć swój sequel. Ale to tak. On wchodzi i od razu robi się niepokojąco. W sposób, w jaki on patrzy na własną matkę, ja od razu pomyślałem, okej, albo on jest zabójcą, albo to jest red herring. Jestem pewien, gwarantuję, nikt, kto dysponuje takim wzrokiem, wygląda jak dubler tego Jolaosa, nie ma opcji, żeby on nie złapał w końcu za nóż. Nie ma opcji. I jakże potem się człowiek może zaskoczyć, co mu się dzieje. Bo on, rzecz jasna, siedzi sobie i ogląda tego Sylwestra, próbując dodzwonić się do ojca, który gdzieś tam jest. I to jest jedyny przykład w filmie, gdzieś tam na samym początku matka się go pyta, jak twoja głowa, czy cię boli. I on mówi, nie, głowa mnie nie boli. A potem bierze tabletki i to jest jedyny przykład, gdzie ktoś wziął tabletki na ból głowy. Nie żeby go przestała boleć głowa, tylko zaczęła. I to jest tak bardzo ewidentne. Bo on jest taki, że on tak jakby, dla mnie to wygląda tak, bo ta scena jest taka, że mama do niego dzwoni, bo jest zmartwiona, tak w ogóle, ale jak tylko do niego dzwoni i on chce coś jej powiedzieć, to ona mówi, nie mam już czasu, jep. I on jest taki nagle jakby zbierał się popełnić samobójstwo. To ujęcie jest tak, tabletki są na stole i tak dalej, on tak, ręka się tak trzęsie i tutaj. I on bierze te tabletki i centralnie, i zaczyna się, łapie się za głowę i ściska się. I robi, to jest w ogóle największy overacting, moim zdaniem, jaki ja widziałem w naszej długiej serii. Bo jest tak bardzo intensywny. Jest coś takiego jak overacting, które komediowy, prawda? Robi oczy, miny, skacze. On nie ma nic z tych rzeczy. On jest odwrotnością mnie. On jest intensywny w samym staniu i patrzeniu na ciebie. I się czujesz, tak, kurwa. No on, tam jakby aura mocno. Aura tak, mocno wchodzi. A i zapomnieliśmy słowo powiedzieć, kim on jest. On jest początkującym aktorem. I cały ten problem... Cały ten problem, to znaczy, właściwie ja mam wrażenie, że u nich w rodzinie to się wiele złych rzeczy dzieje. To nie jest jedyny problem, ale jego problem w tym filmie jest taki, że dostał jakąś super zajebistą rolę w jakimś serialu, a matka nie ma czasu o tym posłuchać. Więc gość wywołuje sobie ból migrenowy. I daje popis tego, że kiedyś ktoś mu opowiedział, jak działał Norman Bates. Ale ojojoj, ojojoj. Nie, w ogóle najlepsza jest ta scena, bo jest tutaj, przez chwilę mieliśmy to pokazane, która nie ma kompletnie sensu fabularnego, ale ona tak samo, mówisz, ona jest red herringiem i ten cały dzieciak przez cały film jest red herringiem, bez dwóch zdań, jest zrobiony tylko po to, byśmy nie wierzyli, że to jest morderca. Tyle, że to nie działa, bo my widzimy mordercę na samym początku, znamy jego tożsamość. My go widzimy na plakacie. Stary, tam jest jego twarz. No, on ale nawet załóżmy, pojawia, że nie widziałem plakatu. Pojawia się
tutaj, to no znaczy jest, ja w tym jest. Momencie pokazuję, jest w masie miejsc i tak samo na tej grafice możecie zauważyć młodego Iolaosa, który pociera sobie głowę, ale rany, to jest dobry zabieg. Tak z punktu widzenia filmowego, to jest odświeżające, że wiemy, kim jest morderca, w sensie wizualnym. Nie wiemy, kim on dokładnie jest. Po prostu kocha modyfikować swój głos, mówiąc evil. Ale to nie jest wykorzystany potencjał. Tak. To w sensie, jak już wiemy, to po cholerę nam red herring. To ta postać tego dzieciaka nie ma sensu. Ale on ma tą scenę jedną, gdzie on siada i on bierze. Ja na przykład myślałem, okej, to jest szal swojej mamy, ale to prawdopodobnie są pończochy jego mamy. Tak, czerwone które pończochy. Wącha. Prawie całuje, bierze do ust. Nie, on gryzie zakłada to. Sobie, no właśnie, gryzie. Zakłada sobie na twarz, mówi w tym, przebija sobie ucho, tak żeby, wiecie, że nie, ale gdyby on to jeszcze robił przy mamie, wiesz, zwróć na mnie uwagę, mamo, a on w tym zostaje po prostu, tak, i koniec sceny. O co, kurwa, to jest ten Norman Bates, no domyślam się, że tutaj miałeś to skojarzenie. Ja miałem skojarzenie tylko, Boże, ten facet, to jest najgorsza rzecz, w sensie ja się go bałem przez cały film. Nie tak, mordercy, tak, tak. Tylko jego. Ja się kompletnie nie dziwię, bo on jest mega dziwnym gościem i ja sobie pozwoliłem na niewybredny żart, że prawdopodobnie tak wyglądał Heath Ledger, jak przygotowywał się do roli Jokera, wtedy, gdy się zamknął w hotelu. Ale rany boskie, gość jest tak niepokojący, tak, a jak gdzieś myślisz, on dzieją się morderstwa. Tak, rozcina bieliznę mamy. I ty przez cały film myślisz tylko, Boże, jaki to jest dziwny człowiek, a nie myślisz w ogóle do mordercy. To jest, nie. Ale przejdźmy no właśnie do mordercy. Bo tu powiedziałem, to jest fajna rzecz, że my wiemy, kto to jest. I ogólnie rzecz biorąc, tutaj są fajne pomysły. Jeszcze jedna fajna rzecz, zanim tak będziemy skakać sobie do fabuły, jest to, że teoretycznie jego sposób mordowania jest podobny do tego, jak opisują historycy, się dzieje. Z reguły wyrwanie jakiejś laseczki w klubie, bycie w miarę normalną osobą, wygląda na w miarę normalną osobę do końca swojego. I tak to teoretycznie działa. Super. Tyle, że my dostajemy tak dużo takiego build-upu na początku, takiego właśnie, o Jezu, poderwałem... jest w stanie poderwać dziewczynę w 30 sekund. No on jest przystojnym głosem. Gościem. Jest trochę niepokojący, ale przystojny. I charyzmatyczny w cholerę. Ma, tak. On ma, to, ma coś... Ja jestem w stanie uwierzyć, że on te laski faktycznie podrywa. Jedną w 30 sekund zaciąga pielęgniarkę w najszczęśliwszym szpitalu psychiatrycznym, w jakim byłem. Właśnie mam zapisane, wszyscy... w jakim byłem. No. Oho, oho, oho. Nie, mam zanotowane. Sylwester w psychiatryku. Pauza. Ktoś im powiedział, żeby udawali przerysowanych, bo jakby tutaj przedstawienie po raz kolejny osób chorych psychicznie, to jest jakby Jim Carrey z Ace Ventury, ewentualnie 12 małp. Mhm. W sensie to są lot nad kukułczym gniazdem może ciut. Tak, to wygląda w ten sposób, ale mi się bardzo podoba, że oni w tym jednym pomieszczeniu tam mnóstwo jest opiekunów, którzy się gapią w telewizor i tańczą, i bawią się, i ci chorzy tak samo robią, więc kto pilnuje ich? Zwłaszcza, ciebie, że no. Pani mówi, że przydaje im się każda pomoc, a tą pomocą okazuje się nasz zabójca, tym razem przebrany za sanitariusza. I to się zaczyna jego fiksacja na punkcie przebierania się, ale spokojnie. No i faktycznie, on ją podrywa w kilka sekund, jest tak szarmancki. Na zasadzie, hej, słuchaj, wiem, że jestem tu pierwszy dzień, ale mam szampana. Co powiesz na to, żebyśmy poszli się napić? Idą, dostają, rzekomo jedynymi naczyniami są kubeczki na leki i za nimi w kadrze stoją kubki. Więc jakby, okej, okay, dobrze, wiemy, że to szpital. Jesteśmy teraz już pewni, że to szpital. Nikt nie zwraca uwagi, gdzie poszła ta koleżanka. Najwyraźniej mają dużo roboty, muszą tańczyć z tymi wszystkimi osobami, które są zamknięte w najszczęśliwszym dniu roku. I zaczyna się odliczanie. I to jest bardzo fajne. Tak. Nie spodziewałem się, że tak prosty trik... I to jest ta jakby świąteczność tego filmu. Tak prosty trik jak odliczanie do północy
będzie działał. I on tu działa mimo absurdu całej tej sceny, że gość przez 15 sekund całuje tę pielęgniarkę, masując jej ramię, bo przedłuża, żeby wybiło jeden. I jeszcze oczywiście klika rekord, bo jest jeszcze jedna rzecz. On nosi ze sobą boomboxa. Takiego białego boomboxa, nie jest boombox, to jest boombox dla białych, czyli taki magnetofon, który nagrywa. Tak. Wiesz, boombox to wiesz, o co chodzi. No jasne, no nazwałem to tak roboczo, ale jest to po prostu takie radyjko na szelce jednej. Ale z możliwością nagrywania, czyli takie droższe. Z możliwością nagrywania i tutaj zacytuję nawet pana mordercę, cud technologii, bo ma instant feedback, playback. Więc tak, on nagrywa, jak jego ofiary krzyczą podczas bycia, jak ty to ładnie nazwałeś, pozbawione życia? To było inaczej jakoś tam, ulegają śmierci. Tak, podczas ulegania śmierci nagrywa te wszystkie krzyki, żeby później móc znowu zadzwonić, chwilkę poudawać dziwny głos z piły, a potem puścić na antenie, jak brzmiały ostatnie sekundy roku i życia dla swoich ofiar. Tak, to jest dobry gimmick. W sensie wciąż to nie ratuje filmu, ale gimmick z tym, że nagrywa i puszcza, jako idealna esencja trochę lat 80. Pamiętajmy, Kevin Sam w domu nagrywał, zwalniał głos. To jest ta fascynacja Amerykanów tym, że nauczyli się tego. Więc to jest akurat, nie w jednym filmie było, popkultura wchłonęła to. Więc super, tu akurat mega propsuję, ale ja tutaj jako fan one-linerów wyłapałem najlepszego one-linera jego, propsując go, bo on wchodzi, ma tą torbę i tak dalej i mówi do tej dziewczyny, wiesz, I am well equipped. Na zasadzie mam wielkiego kutasa, a chodzi o to, że mam butelkę i ona mówi, I'm sure you are. I to jest sam fakt, że on ją ma tym tekstem, pewnością siebie, szarmanckim uśmiechem. Mówię, kurna, chłopie, ty się marnujesz jako morderca. No. Inna sprawa, że... bo bym zaspoilerował już, kim jest. Już prawie to zrobiłem. Za chwilkę, czekajcie jeszcze, że jeszcze nie widzieliście, czekajcie. Suspense. Ale myślę, czy coś... Wracamy jeszcze, bo ja mam tak dużo rzeczy innych. Na przykład, właśnie, jeżeli chodzi o jedną rzecz, mam taką notatkę, że mam notatkę biedni statyści. I tych statyści wiadomo, mamy w szpitalu najpierw, to mówiłeś o tych, że oni dostali straszne zalecenia i jeden z nich dostał zalecenie, jak ujęcie z góry, żeby cały czas chodzić, jak się kiedyś w szkole były zadania, chodzić jak kaczka, że się łapało własne kostki i się tak chodziło. I on ma takie zadanie i on tak cały czas chodzi. I to jest takie smutne, bo on tak chodzi i w ogóle i tak... Bardzo mi żal tego statysty, ale żal mi statystów ogólnie, bo mam drugi komentarz, że biali nie potrafią tańczyć, bo mamy długie ujęcia podczas tych koncertów tego zespołu Shadow, gdzie ci biali, biedni ludzie, którzy są wyglądają jakby byli naćpani i tak dalej, nieważne czy jest slow song, czy jest mega szybki kawałek, oni się non-stop rzucają o siebie, popychają. Tak, to jest najgorsze pogo, jakie w życiu widziałem. I mam wrażenie, że nieco zainspirowani tym pogiem byli wychowankowie tego psychiatryka, bo to wygląda bardzo źle i masz rację bardzo dużą co do tego, że biali nie potrafią tańczyć, bo jest jedno ujęcie czarnoskórego pana, który tańczy i ono się pojawia 3 razy, bo był prawdopodobnie jedynym, który ruszał się w rytm. W rytm, tak, to w ogóle jest jedna z tych rzeczy. Ja nie wiem, czy to jest kwestia postprodukcji, ale ta muzyka się w ogóle nie zgrywa z tym, co oni robią. Ja w ogóle na początku byłem święcie przekonany, że to był ten typowy zabieg w starszych filmach, że brakło nam trochę taśmy do zrobienia pełnego metrażu, więc dokręciliśmy teledysk zespołu. Nie, ten film ma konstrukcję związaną ściśle z zespołem Shadow i jak nasz pan zabójca morduje pielęgniarkę, to się zaczyna powolna balladka i przeskakuje później do zespołu Shadow grającego tę balladkę, bo pan puścił sobie radio, żeby dobrze odliczać. Swoją drogą szanuję, że mu nagrało nie tylko odliczanie, ale jeszcze zewnętrzny dźwięk. Nice. No. To naprawdę cud techniki. Później zespół Shadow musi nam jeszcze wytłumaczyć piosenką, co się dzieje. Potem jeszcze zrobić przerwę, anturaż, wszystko. Zespół Shadow jest głównym bohaterem tego filmu.
To prawda, jak najbardziej jest głównym bohaterem, ale uważam, że jednocześnie masz rację z tym, że oni musieli te kawałki dograć, bo ja sobie policzyłem mniej więcej sekundowo. Ujęcia, które są przeciągnięte, po prostu widzimy, jak oni tańczą. Się o siebie. No właśnie, to jest chciałem powiedzieć, że około tego czasu, albo chwilę później wyszedł film, Boże, to Breaking się nazywał. Breaking, potem było Breaking to Electric Boogaloo, wzięło. Tak. No. To był moment dokładnie, gdzie mieliśmy czarnych, jak tańczą. I tak tylko wam mówię, że zobaczcie sobie ten film dla porównania i zrozumcie, dlaczego biali kradną czarną kulturę. Ja nie wiem, czy chciałbym zobaczyć kiedyś Taniec z Gwiazdami wersję Pogo na przykład. Ja bym chciał tylko pod warunkiem, że udźwiękowi to zespół Shadow. No właśnie, a jeśli chodzi o udźwiękowienie, to mi się podoba bardzo jeden zabieg. Jesteśmy w radiu, prawda? Jesteśmy w radiu, mamy te osoby, które dzwonią na telefon, mamy cztery babki siedzące, piękne kobiety przy jakichś czerwonych telefonach i one z kimś gadają. Nie wiemy po co tak naprawdę, nie wiemy co to znaczy, one coś zapisują. I nasza super prowadząca odbiera ten telefon jakiś, tak po prostu idzie se odbiera, ma mikrofon gdzieś tak dalej od siebie, jakoś tak sobie wdala i nagle my i w radiu idealnie słyszymy, co ta osoba mówi. Jak? Tam nie ma żadnego pstryknięcia, nie ma sceny kliknięcia, nic, tylko po prostu koleś o niej mówi i nawet koleś puszcza jej radio. Tak. I to wszystko słychać w radio. To jest koszmar audiofila. Ten film to jest po prostu nie dość, że fascynacja dźwiękiem, głównie zespołu Shadow, ale do tego jeszcze nie do końca wiedzieli chyba, jak się przenosi dźwięk i w jaki sposób działa radio. To jest problem. Ale zapomnieliśmy powiedzieć, że w którymś momencie po tym pierwszym telefonie, gdzie on obiecuje, że kogoś zabije, przyjeżdża pan porucznik policji i on jest największym bucem na świecie. On jest jedną z tych osób, które obwiniają ofiarę o to, co się dzieje. Bo pierwsze, co on mówi, jeżeli tak wyglądasz, to czego się spodziewałaś, nie? Jakby... ja się z nim utożsamiam trochę, bo w sensie nie chodzi o nią, tylko on mówi... Problem, a potem się jeszcze rzucacie, nie? Tak, dobra, stary, spokojnie. A potem wraca i mówi, słuchaj, wiesz co, znaleźliśmy zwłoki, gość ma rację. Ja uwielbiam to, że on ma tą właśnie scenę, której mówi, słuchaj, na tej sali mamy pełno takich samych pojebów. To, że ten jeden coś zaczął robić, to jest jedyna różnica. To jest wszystko wasza wina, innymi słowy. Wszystkie metale, pancury, hard rocki i tak dalej, to mordercy. Tak jak wszyscy czarni, to kryminaliści. On jest tak cudownie nastawiony z pełną nienawiścią, jak taki... Brakuje mi tego, żeby on na przykład przyjechał, żeby było ujęcie, jak on parkuje auto i ma włączoną muzykę klasyczną albo coś takiego i on tak wyłącza i tak i słyszy ten metal jak... Przepiękny jest ten pan. Tak, biali ludzie w garniturach, doskonałe. Także ja jestem wielkim fanem tego człowieka. Nieironicznie chciałbym, żeby on zginął pierwszy, ale to inna sprawa. Zginął, od razu stwierdzam. Nie zginął, wręcz przeciwnie, wymyślił, w jaki sposób można tego mordercę wyśledzić. Nie wiem właściwie, jaki był jego plan, bo on mówi, jakby modus operandi się zgadza. To musi być nasz morderca. Proszę utrzymywać go na linii. Czekaj, wiesz co on mówi dokładnie? Utrzymaj go na linii i nagraj to. My to odsłuchamy i wtedy go namierzymy. I jest scena, w której on jej puszcza, tej głównej bohaterce, tej wodzirejce, puszcza mówiąc, oczywiście tłumacząc w jaki sposób ten głos jest zmieniony. Nasz morderca korzysta z procesora głosu, ale pozostają charakterystyczne fonemy w jego mowie. Czy rozpoznaje pani? Nie, gość mówi dziwnie. To jakby cały plan właśnie poszedł się huśtać. Że on zmienił głos, zmienił sposób mówienia, zmienił rytm, zmienił wszystko, ale czy mimo tego, że zmienił wszystko, ty jednak go rozpoznajesz? I patrząc, czy masz jakiegoś znajomego, który mówi, nazywał się Evil? Masz może brata, który nazywał się Evil, czy coś? Wiesz, z perspektywy wiedząc, kim ta postać jest, byłyby szanse, żeby rozpoznała.
Ale jeszcze nie uprzedzajmy jeszcze trochę suspensu, bo dopiero teraz mamy drugie morderstwo i uwaga, nasz trzecie, boom, też zapomniałeś, no, o czarnej. Też zapomniałem, widzisz? Ja idę po prostu jego numerologią, bo teraz musi się przebrać za, nie wiem, Bert Reynolds. Właśnie, a jak się nazywa ten koleś z gdzie Mark Wahlberg miał wielkiego penisa? On grał tą gwiazdę porno. Boże. Nie wiem, czy widziałem. Nie przypomnę sobie. Mark Wahlberg kojarzy mi się tylko z klipami Marki Marka, więc... No wiem, ale to jest ten jedyny jego poważny film, gdzie on dobrze zagrał. Też miał ten wąs i tak dalej. Był takim gwiazdorem porno lat 70. Może. Nie przypomnę sobie. Ale to jest zdecydowanie ten człowiek. No, wygląda jak mistrz kierownicy ucieka, skrzyżowany ze Scarface'em. Bo to jest ten element Scooby-Doo, o którym mówiłem. Gość się kocha przebierać i zostaje, nie wiem, wielkim wydawcą czy tam szefem do spraw biznesów gwiazd i idzie podrywać kolejną laskę. I trafia mu się taka słodka, piskliwa kobietka. On oczywiście, to jest w ogóle podryw tysiąclecia. Sprawdza zegarek i pyta, którą masz godzinę? No, jest tam 22 ileś. Ech. Wygląda na to, że im droższe, tym szybciej się psują. A może pójdziesz ze mną do mojego Mercedesa? A spójrz na mój sztuczny wąs. I jeszcze Cudowne. Nie wiem, czy zauważyłeś. Jeszcze ma specjalnie, bo wszyscy palą zwykłe papierosy, te białe, on ma cygaretkę jeszcze. Więc jeszcze ma cygaretkę taką droższą. Wszystko. No mówię, facet... potrafi podrywać i zmieniać. Ja się zastanawiam, czemu zabijasz? I w tym momencie mówię, czemu zabijasz? Ty mógłbyś zrobić karierę. Przeszukałem, film się nazywa Boogie Nights, a on się nazywał Dick Diggler. Dick Diggler, dobrze mówię? Trzeba się Dirk Diggler. Dirk Diggler, tak się nazywa. No, Dick też pasuje. To jest historia faceta o dużym penisie. Właśnie. Ale tak, udało mi się... Tak, Mark Wahlberg. Udało mu się poderwać tą dziewczynę, ale ma pecha, bo będzie z drugą dziewczyną niestety jechał autem. Tak, jest jak przyzwoitka. Smutno. I tak jak masz cock blocking, to jest kill blocking, bo on ewidentnie chciał ją zabić, no ale ta się wpakowała do jego Mercedesa i co tu zrobić? Ale chciałem powiedzieć, że film bardzo pomysłowo rozwiązuje ten problem. I tutaj znowu dam mu plus, bo uwaga, spoiler, zabija tą naszą niewinną dziewczynkę, i mógł odjechać, ale on postanowił odjechać, tak żeby nie było auta widać, szybciutko pobiec do wielkiego śmietnika, zostawić część garderoby tej zabitej dziewczyny, tak jak ślady, butów, jako kruszki, garderoby, no. Wystawić kawałek szmaty, żeby było to widać, schować się tak, przykucnąć, chwycić zapalniczkę i ona poczekać, aż ona otworzy ten śmietnik, on wtedy zapali zapalniczkę i zrobi ha-ha! Po prostu osoby oglądające, to jest dla mnie najlepsza scena filmu. Jest ten kadr, ale o matko, to ujęcie i ona jest w oficjalnych zwiastunach. To jest tak cudowne. W zasadzie, gotcha, pod tak, to najlepsza można scena by filmu. Każdy catchphrase taki, wiesz, na zasadzie, aha, wszystko można by pod to podrzucić, ale nie powiedziałeś, dlaczego koleżanka na chwilę wyszła z samochodu. Ona wyszła, bo nasz wybitnie bogaty człowiek z wąsem mówi... Robimy pit stop. Masz tu $100. Idź kupić najlepszego szampana, jakiego mają w tym obskurnym, monopolowym, gdzieś na rogu ulicy 4 i 15. I tam jest scena jak z The Room. W sensie brakuje mi oh hi Johnny, oh hi Mark. Totalnie. To rozmowa tego ekspedienta z tą panią jest 10 na 10. Ja nie wiem, nie wiem, po prostu nie wiem. Było zbyt dobre. To jest też najlepsze 30 sekund. Ja mam zapisane w notatce jako spotkanie smutnych ludzi. On jest bardzo smutny, ten sprzedawca. On jej daje tego szampana, dostaje pieniądze, najdroższy szampan pewnie się nie sprzedaje. Jest mega smutny, gdy na nią patrzy. Ona jest bardzo smutna, gdy odbiera tego szampana. Żadna z tych postaci się nie uśmiecha. Jest taka, tak jakby on wiedział, że ona umrze. Ona wiedziała, że ona umrze. Jest taki... Czemu ta scena jest... Ona naprawdę? Jest dołująca, autentycznie jest dołująca. Dwójka smutnych ludzi, on musi pracować w Sylwestra, ona jest ciągnięta na jakąś imprezę bogatych ludzi, bo jej koleżanka się cyka. Super, no po prostu genialnie.
No i proszę, to jest $100, reszta. Miłego wieczoru, dziękuję i wzajemnie. Żegnam, żegnam. A potem właśnie okruszki garderoby, podchodzimy do wielkiego śmietnika i what's up? It's me, Mario. Trochę tak. Bo on w sumie ma wąsa tego. Pasuje, nie? No, także morderczy Mario ze śmietnika to jest to, czego powinniście się wystrzegać. No. A co zrobił potem, wiesz? W sensie zapisałeś sobie? Bo to jest, geniusz tego mordercy jest tak piękny. On nie dość, że na początku zabijał po prostu. Czyli zostawił tą babę w szafie jakoś, tą pierwszą, drugą właściwie. A potem postanowił zrobić specjalną ekspozycję dla policji. Tak. Zrobił coś w stylu zasadzenia jednej baby. Wygląda jak choinka z folią na łbie. I podłączył jakiś... Ja zakładam, że on podłączył sznurek. Przywiązał jej do nóg na szczycie zjeżdżalni. I drugi koniec sznurka był nad na torebce. Palącą się świecą. I idealnie w momencie, w którym przyszli policjanci, ta świeca przepaliła sznurek i dosłownie w tym momencie nasz trup zjechał po zjeżdżalni, zrobił tada! To jest jeden z tych momentów filmu, gdy zastanawiasz się, czy oni zmienili nagle reżysera, czy ktoś inny napisał ten fragment? Co tu się stanęło? Bo autentycznie, o ile na początku, dobra, jasne, zostawiam trupa. Potem widzimy, okej, zabił dwie osoby, w ogóle jedną na zasadzie, hej, czy ten worek pachnie ci chloroformem? Może powąchasz. Trochę tak to wyglądało. Drugą, nie wiem jak zabił w tym śmietniku, ale zakładam, że pewnie ją jakoś wciągnął czy coś. Nie wiem. Na koniec masz teraz pora wykonać, nie wiem, trik inspektora Gadżeta. Tutaj jedną a la Hannibal Lecter serialowy, ewentualnie Silent Night, Deadly Night z komponowaniem po prostu miejsca zbrodni, a kolejna motyw z tym, że ona zjeżdża na zjeżdżalni głową do dołu idealnie w momencie, kiedy policjant zaświecił w tamto miejsce. A on jest przecież takim kozakiem, że on widzi, jak ta policja jedzie i on się spokojnie przebiera, nie? Więc on miał to rozpykane od A do Z. On wiedział, że ta policja nie ma szans. Oni go nigdy nie znajdą. Chyba, że... Co do sekundy wszystko. Nie, to jest geniusz. To jest ogólnie rzecz biorąc. Dlatego ja przez cały film sobie robię notatki. Czemu ty to robisz, chłopie? I miałem taką nadzieję, bo największy problem jest, teraz opowiadaliśmy wam, jaki to jest fajny, mądry, inteligentny zabójca, który potrafi podrywać, przebierać się, dusić, wszystko potrafi. I więc buduje się oczekiwanie uzasadnienia, dlaczego to robisz, prawda? Why you do this? Okej, chyba musimy, jeszcze poczekajmy sekundę, chyba jeszcze wejdziemy do gangu motocyklowego, nie? I tak, dopiero bo potem. Jest trzecia przebieranka. W ogóle warto zaznaczyć, że chodzi nam o cztery pierwsze strefy czasowe. To znaczy ta czwarta ma być kulminacją według stanu, według pacyficznego chyba, nie? Tak. Nie pamiętam. Pacific Standard Time, PCF czy PEC, coś takiego. No. W każdym razie i brakuje mu tej trzeciej ofiary, więc naturalnie po tym jak był sanitariuszem, po tym jak był, nie wiem, biznesmenem z lat 80. przerysowanym, no to czego nam brakuje? Oczywiście, że księdza. Więc zakłada koloratkę, wsiada w Mercedesa, okulary są, wygląda trochę jak ten z Easy Ridera, przynajmniej z profilu. Fonda? Peter Fonda? Chyba tak. Jedzie i się zamyślił i potrącił motocyklistę z gangu. Jak? I to potrącił tak biednie, potrącił, nawet nie. Gdyby on jeszcze go potrącił, on właściwie przewrócił go tak. Szturnął. No. Szturnął, no i w ten sposób po prostu jak w GTA 4 gwiazdki, tylko gonicie gang motocyklowy. On dał pełną, wjechał do drive-in theater, w sensie kina samochodowego. I mamy przebitki typowego slashera, mianowicie pierwszy mocniej wyeksponowany biust, bo musiał być. W końcu musiał być. I strasznie mi się to bardzo podoba. Bardzo ładny biust, żeby nie było. Bardzo. Strasznie mi się podoba, że ta pani de facto
prostu tak jakby... Nie wiem, to jest mało erotyczne, co oni tam robią. Bo ona siedzi, pali sobie papierosa, a gość sprawdza... Dziewczyny, badajcie się. Ale same. Nie potrzebujecie tego gościa. Jakby on jej sprawdza, czy nie ma tam guzków? Ja nie wiem. Znaczy, przede wszystkim to jest bardzo tak, maszynowe. Ona ma rozpiętą koszulę i ten stanik ma obniżony. Ona nie ma go ściągniętego, ma obniżony tak, że ledwo sutek widać. To jest i on przez większość czasu właściwie nie dotyka piersi. On tak trochę nad nią. I tak o robi. A ona, może żeby nie było zimno. Ona nie pali papierosa. Ona pali blanta. To jest blancik, bo ona inaczej go trzyma. Jest taka... I bardzo mi się podoba, że on jej mówi, słuchaj, to co, ruchamy się? W sensie, czy to już czas? Ona mówi, nie, to może na następnym filmie się poruchamy. Ja jako czyli fan chociaż filmów... że wiem, że to double feature. No, to na pewno wiemy, ale ja jako fan filmów powiem, że nie podoba mi się takie teksty. Kobiety drogie, nie mówcie tak mężczyznom, którzy lubią oglądać filmy. To nie jest fajne. Oglądajcie się w przerwach, raczej uprawiajcie seks w przerwach, w napisach końcowych. Kto wie, czy następny bardziej, film... Że tam był zwiastun wtedy, kiedy oni rozmawiali. A, to prawda, właśnie, na zwiastunach najwięcej rzeczy się robi. Chociaż z drugiej strony nie, bo ja też lubię zwiastuny, dobra. Ale to, co jest tutaj najpiękniejsze, bo że on musi ją zabić, więc on wyrzuca ziomka z samochodu. Ona bo gonią go motocykliści. Tak, tak, i on wsiada do przodu, a ona w tym momencie ma otwarte drzwi. No właśnie, czemu? Po raz kolejny analogia do GTA ma sens, bo tam jest tak zrobione, że jeżeli jest pasażer i za szybko ruszysz, to on nie zdąży wysiąść. I ona też nie chciała ryzykować. No więc jadą. I on co chwilę robi ten klasyczny motyw z wyciąganiem noża, w sensie takiego switchblade'a i... jestem księdzem mordercą. I co się wydarza? Według ciebie co się wydarzyło? Według mnie nie mieli pomysłu, co nakręcić i nie wiadomo czemu on po prostu zjechał z drogi. Trafiając na dwóch sylwestrowych świrów. On właściwie planujesz... w nich wycelował. Masz prywatny samochód Mercedesa. Nie, przepraszam, on tutaj nie jedzie Mercedesem. On ma kradziony samochód już. Masz kradziony samochód, masz potencjalną ofiarę, jesteś przebrany za księdza. Jakby, ja wiem, że to jest Sylwester w Los Angeles, ale gwarantuję, że jesteś dość charakterystyczny. I dopiero jak zatrzymuje się i panowie sylwestrowe świry mówią coś w stylu... Kompletnie jakby nieistniejący język, ewentualnie język pijanych węży. Ona dopiero się szczaje, kurwa, klamka, faktycznie, otwiera i zaczyna biec. No więc on idzie za nią, nie zważając na to, że byli dwaj świadkowie, idzie i tym nożem obtłukuje wszystko, żeby stworzyć jeszcze większy klimat. Ona siedzi gdzieś tam pod jakimś domkiem, a on chodzi i stuka w jakieś tam trybunki, coś tam. No i tutaj akurat szacunek. Policja chociaż trochę myśli. Chociaż trochę. Bo policja przyjeżdża, ci dwaj szaleni goście najwyraźniej zadzwonili, nie wiem jakim cudem, albo ich zgarnęli z ulicy. Mówią, panie, tam pobiegł, tam w ogóle jakaś pani. Wygląda nam to na potencjalne morderstwo. Policja idzie i go przeganiają. Dziewczyna przeżywa. W końcu. No, w sumie szkoda mi było tej dziewczyny, bo ona się tak rozczula na tym tylnym siedzeniu. Ale... szacunek, że nie udało mu się zabić. Co prawda kill count, jeśli chodzi o stosunek stref czasowych do zabójstw, jest zachowany, ale jak wiadomo, nasz morderca zapomniał o swojej pierwszej ofierze. Tak, ale to, i w tym momencie teoretycznie, uwaga, to już jest godzina, my opowiedzieliśmy wam w 43 minuty godzinę filmu, bo w tym momencie on dociera już, bo kurczę, czas mnie goni, muszę dojechać do hotelu. Dojeżdża do hotelu, tam mądrzy ludzie mówią, po pierwsze pojawił się pan psycholog, nie wiem, czy jest sens marnować na niego chwilę, najgorszy stereotypowy pan psycholog ever, ale mówią, zamykamy hotel, nie wolno wyjść do hotelu, łubu-dubu. I w tym jedyne, momencie... co pan psycholog wnosi, to mówi, że według moich obliczeń psychologicznych to pani będzie jego grande finale, w sensie on chce zabić znaną osobę. Tyle, nie mówmy o nim więcej, bo on bardziej chciał dobrze wypaść przed kamerą, niż dobrze zagrać.
To prawda, to no. Ciągle był. Ale to mamy godzinę i 3 minuty i po raz pierwszy on ubiera maskę. Tą, którą tu widzicie i która na wielu plakatach jest. Czemu tak, ona jest? Jakby spodziewalibyśmy się, że slasherowy zabójca będzie miał właśnie maskę. I to jest fajnym odejściem od tego. Co prawda dziwne, że akurat to jest chyba Nixon, nie? Właśnie to wygląda jak przemalowany Nixon, ale... Nie, tak mi się wydawało. W każdym razie spodziewalibyśmy się, że on będzie w tej masce hulał, mordował. Nie, on jakby maska jest najmniej istotnym elementem jego stroju. Sztuczne wąsy, koloratki, szampany, no i oczywiście radyjko pod pachą. Maska pojawia się znikąd. I nie jest zaraz potrzebna. Nie, ona jest kompletnie niepotrzebna, bo najpierw pani idzie się odświeżyć, bo stresuje się bardzo przed zakończeniem. Idzie poprawić make-up, spotyka oczywiście swojego creepy syna, który wcześniej w okularach, w tych pończochach na głowie przyglądał się, jak ona pracuje. Nie, bez ja nie żadnego nie powodu i nie prowadziło to do niczego kompletnie. Ona go spotyka i mówi, a co ty tu robisz w ogóle? Przestraszyłam się, proszę nie strzelać do mojego syna, bo policjant mają ochraniać. A on mówi, wiesz co, mamo, miałem dla ciebie niespodziankę, a teraz to już nie chcę i wychodzi. Ale mi się bardziej podoba, znowu, nasz morderca geniusz, który widzi, że drzwi wejściowe są zamknięte. Okej, to ja obejdę dom. Patrzy, tylne wejście do hotelu też jest zamknięte, ale jest policjant. To on się chowa za słup i mówi, panie policjancie, tu ktoś zemdlał, pan pomoże. I pan policjant idzie i zaczyna się skradać. Bo uj się ten pan policjant skrada, a nasz oczywiście pan morderca, haha, jep, zabił go cegłą. I przebrał się za niego. I przebrał. I oczywiście to jest jego czwarte, a ma jeszcze jedno, żeby nie było, więc łącznie tak. 5 przebrań poza jego normalnym strojem. Ja szanuję 6 strojów w 83 minuty. I tylko 2 razy pokazywali jego klatę, jak się przebierał. Więc, no, i jak już syn się obraził, no to pojawia się morderca w masce. I uwaga, wielki twist, big reveal. Okazuje się, że morderca to ten mąż. To ten ojciec, do którego próbowano się dodzwonić. I ta scena, to co widzicie, ta w sensie scena jest przecudowna. Ona na pewno była do trailerów. On najpierw stoi z nożem za nią i strzela tym nożem, chowa nóż, ustawia ręce do duszenia i czeka, aż ona się obróci. Ona się obraca, a on wtedy, haha, ściąga maskę, niespodzianka, całują się, skochają się i w ogóle. Oczywiście jest, panie policjancie, jak coś, to ja jestem mężem, proszę mnie je zabijać. A jak pan tu wlazł? Dogadałem to z agentem, dziękuję, do widzenia. No, ale przynajmniej zweryfikował, zapytał panią żonę, czy jest to pan mąż. To jakby na plus. I tu dochodzimy dla mnie do największej wady całego filmu. Największej. Bo ja potrafię się bawić głupimi śmierciami, jego pomysłowością. Wszystko to okej. Ale zbudowali takie ogromne ciśnienie, pokazując, że on zabija, pokazując jego twarze przebieranie, że ja potrzebuję teraz fajnego wytłumaczenia dlaczego. Bo on oczywiście jeszcze zmajstrował windę, powiesił tą babę na windzie i Jezus Maria, bo musi zabić żonę. Dlaczego on zabija żonę? On mówi dokładnie 2 zdania, które zapisałem sobie. I am evil, I am fed up. Czyli jestem zły, ponieważ mam dosyć. Ponieważ kobiety są takie straszne. I ma jeszcze 2 zdania. Ladies are not very nice people. Czyli, że kobiety nie są miłe. I no. You castrated me. Mhm. To nie ma sensu. To jest najbardziej bolesne. Ja ten film bym przeżył, ja bym mu dał tam 4, 5 na 10, gdyby nie to zakończenie, gdzie on... Wytłumaczcie, dlaczego gość, który potencjalnie widać, że jest kochany przez swoją żonę, na pewno przez swojego syna, chce dobrze dla tego syna, bo on jej opowiada, że wiesz, nasz syn sobie poradził, w końcu nawet zrezygnował z nazwiska, żeby nie był rozpoznawalny, ale i tak mu się udało dostać angaż. Dlaczego ktoś taki nagle snap i zostaje mordercą, który jeszcze w ogóle wymyślił sobie jakiś absurdalny gimmick? Z punktu widzenia
całej fabuły niewytłumaczony. Jeżeli by powiedział, że nie wiem, w noc sylwestrową zabili mu matkę, nie wiem, i dużo podróżuje po świecie i przeżywa tę śmierć tak samo jak jet laga, ja nie wiem, albo że zegar mu zabił rodziców, cokolwiek, nie. Kobiety nie są miłymi ludźmi, wykastrowałaś mnie i w ogóle to widziałem, jak zachowujesz się przy innych mężczyznach. Czego my nie widzimy. Gdyby jeszcze było pokazane, że ona, nie wiem, zdradza go, rucha się ze wszystkimi, cokolwiek. Nie, ale jedyne takiego co, nie widzimy. To jako wodzi Rejka gdzieś tam tańcuje koło wokalisty zespołu Shadow, bo dawno nie powiedziałem zespół Shadow. No to zakończenie niszczy całość esencji. Wszystko, co mogło być fajne w tym filmie, zostaje zepsute właśnie przez to zakończenie, jak on siedzi koło niej i mówi, że jest fed up, że jeszcze w dodatku dostajemy. A wiecie, że on kiedyś był pacjentem tego samego szpitala psychiatrycznego? Jezus Maria, i to jest takie... Bo ja mówię, to coś zmienia? No, dokładnie. Okej, był pacjentem i to nawet nie jest jakoś tak sprzedane, że on tam był, wiesz, chory psychicznie. To nawet nie jest w ten sposób sprzedane. To co? To w takim razie dlaczego wybrał drugą ofiarę? Skoro miał odwoływać się do miejsc dla niego ważnych, to co? W tamtym barze, nie wiem, dorabiał na studiach? I go oszukali na premię świąteczną? No ja nie mówiąc wiem. O tym, że co, on tą, ten chłopak teoretycznie ma 18 lat, pewnie ma ze 30, ale nieważne, aktor, no to małżeństwem są ponad pewnie 20 lat. I co, i żona nie wie o tym, że on kiedyś był w tym sanatorium? A jeżeli kiedyś był, no ten facet też wygląda młodo, powiedzmy 4 dychy. No to kiedy oni się poznali? Kiedy on miał 13 lat? Czy co, wiesz, no... Ona musiałaby o tym wiedzieć, czyli musiałaby wiedzieć, kiedy powiedzieli, że pierwsze morderstwo jest w tym sanatorium, skojarzyć, o, mój mąż tam był, czy coś. Nie, wszystko na końcu nie ma sensu kompletnie, a najbardziej nie ma sensu już rozwiązanie problemu. Ponieważ on założył tą maskę przed nią, a potem ucieka na górę, bo czemu by nie, wchodzi na dach budynku, znowu zakłada maskę. Goni go policja. O, chuj. I goni zaczyna... Go policja, jednego policjanta postrzelił. Ale czemu on czeka na górę? Zakłada maskę i, uwaga, uwaga, zaczyna cytować Hamleta. No jest aktorem, nie? My nie wiemy, czy on jest aktorem, w sensie, kompletnie nie wiem, kim on jest. Nie, ja nie wiem. No właśnie, i nagle się rzuca z tego budynku, przepięknie upada z wielkiego budynku w hotelu, no nie wiem, tam powiedzmy 15-20 pięter, nawet sobie twarzy nie niszczy. Nawet ma dłonie pokrwawione. Nie, twarzy nie niszczy, tylko wykręca mu rękę. I w tym momencie nagle dobiega zakrwawia. Do niego synek i synek płacze nad tym i zabiera mu maskę. Dum, 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 dum. I to nie byłby slasher, gdyby nie to, co się dzieje za chwilę. Bo oczywiście pani mama przeżywa. I trafia do karetki. Ale zupełnie jak w Halloween. Kierowcą karetki okazuje się syn w masce przemalowanego Nixona. I wjeżdża zespół Shadow. Znowu ten sam utwór. To prawda. A wiecie, co jest jeszcze piękniejsze? Gdyby ta karetka, nie wiem, podjechała i było pusto, ale to jest takie ujęcie. Mamy mnóstwo metali i tych ludzi, tych gości, którzy byli na koncercie. Wszyscy wybiegli, otoczyli karetkę. Więc jest miliard ludzi. Ten ziomek wskoczył do auta w tej masce, zamordował ziomka w tej masce. Ten ziomek jest tam obok na siedzeniu pasażera i nikt nie zauważył tego. I wiecie o co? To jest karetka. Okna masz zwykłe. I wszyscy widzą, że ten koleś prowadzi karetkę w tej masce. Nikt nie reaguje. Wamać, Jezus Maria. Oryginalny kierowca karetki wyglądał troszeczkę jak Carpenter. Z tym tak wąsikiem ładnym. Tak mi się skojarzyło. Ale a propos jeszcze właśnie klasyki slasherowej Carpenterów, nie Carpenterów. Nasz zabójca, i zapomnieliśmy o tym powiedzieć, ma dżingiel. I ten dżingiel to po prostu pisał mu Jason Voorhees. No, mam to wpisane, tak. To jest 1:1, tylko o ile tam było kieł, 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 mam. Tak, tak. To tutaj jest, nie wiem, i no, coś w tym rodzaju. Ja mam wpisany pseudomotyw z horroru, cza-cza, coś w tym rodzaju i napisane why. No, to jest no. Dla kogoś, kto wypożyczył wtedy VHS-a z piątkiem 13, który albo był w jednym z czterech kin w swojej małej miejscowości, to byłoby ewidentne. I dla Hollywood to jest bardzo, bardzo ewidentne, zwłaszcza, że ten film wyszedł w tym samym roku. Bo i to jest 80, nie?
No, to jest... Tupet. Ja szukałem usprawiedliwień, w sensie szukałem historii tego filmu. Zastanawiałem się, czy może są tu jakieś motywacje. Ale reżyser? Sam powiedziałeś, kino klasy B, ninja. Okej, okay, no. I nawet nie zrobił za dużo filmów. Scenarzysta? Nic szczególnego horrorowego. Jedyna osoba, która tutaj wyraźnie wybija się w tym całym towarzystwie, to jest ten aktor, który grał naszego Evil, który zagrał... Kurna, on ma 92 tak. kredyty. Ja prawie seriale, żadnej z tych rzeczy filmy, nie znam. Pełno. Tak, pełno. Ale jestem przekonany, że to jest morda, którą widzieliśmy tysiące razy, tyle że nie rozpoznajemy, bo on grał w Strażniku Teksasu. I właśnie on grał stąd w Zawód Policjant. No właśnie, on ma naprawdę i umarł w tamtym roku. On naprawdę widać w tym filmie, że on aktorskie mięśnie ma znakomite i nawet moim zdaniem w gównianym filmie ja lubiłem patrzeć na te sceny, gdzie on jest. Oj, on błyszczy. On zdecydowanie, to co sam wypunktowałeś, charyzmatyczny. Pasuje do niego taki format bycia zabójcą, bo jeżeli by mu dać tę maskę na cały film i on by tylko chodził i się nie odzywał, to by zabrali potężną broń z arsenału aktorskiego tego gościa. On tak tutaj zdecydowanie błyszczy. Drugą chyba bardziej znaną osobą jest ta pani główna, bo ona grała chyba dziewczynę Fonziego, czy jakoś tak. Nieważne. No. W każdym razie on zdecydowanie jest najmocniejszym punktem tego filmu, a sam film tak dość słabo świeci, bo on ma fajny pomysł na siebie. Ma kilka ciekawych rozwiązań. Ma myślącą momentami policję, co jest rzadkością, nawet takie przebłyski myślenia. Ma najdziwniejszego red herringa w postaci synka. Wpisuje się w bycie slasherem, ale nie jest w ogóle gorowy. W ogóle, bo my nie widzimy tam żadnego morderstwa. Większość dzieje się poza ekranem. A koniec końców... Wszystkie dzieją się poza ekranem. Tak, wszystkie. Nie, przepraszam, jedno widzimy jak morduje i jest to pan motocyklista. W sensie dźga go w brzuch. I to jest wszystko. Bo ma dużo ciuchów, no i nie widać tego. No. I to jest absolutnie wszystko. Więc ja się zastanawiam, czy cały ten film to jest jedna wielka decyzja studia filmowego, które powiedziało, hej, widzieliście ile zarabiają te kiepskie filmy? Może byśmy zrobili. Dajcie mi scenarzystę i reżysera, obojętnie kogo, bo przecież to jest horror, więc na bank da sobie radę. Zawołajcie mi tego gościa, co nakręcił Trzech Ninja kontra Kobra, czy jakkolwiek się tam te filmy nazywały. Zobaczmy, którzy aktorzy nie będą zbyt wiele wymagali kasy, ewentualnie jak się uda przy okazji jeszcze kogoś dobrego. A, no i jakiś gimmick. Zrobili już świąteczne... No to może Sylwester, no to jest jakby niewykorzystany, niewyeksploatowany temat. I mam wrażenie, że ktoś ulepił ten film. Mi się wydaje, że tutaj sam pomysł, to jest tak mocna rzecz i tak mi szkoda, bo to, że w Stanach mamy te cztery strefy czasowe, czyli możemy zrobić cztery morderstwa. Pięć. Bo po napisach pada hasło, hej, witajcie na Hawajach, już za 15 minut mamy Sylwestra. O, nie doczekałem napisu. Jak synek jedzie, więc on na Hawajach morduje, no. No tak, bo i to nie jest głupie. Tak, to jest... To nie jest głupie. Ja się nie znam aż tak na czasie, ale... Ale dla mnie to jest taki fajny, bo wiecie, bo to jest taki bardzo naturalny gimmick. To nie jest takie narzucone. I dlatego trochę mnie wkurza to, jak na jedyny horror, jaki znam o Sylwestrze. No powiem, nie jest to miłe doznanie kinowe. Nie, tym bardziej, że on też uderza w takie fajne tony, bo to jest Los Angeles, to są lata 80. Tutaj jest jakby tyle tematów do poruszenia i to takie celebryckie życie lat 80. można by świetnie przedstawić i nawet bez zespołu Shadow. A tutaj nie da się bez zespołu Shadow. No w sumie przekalkulowałem. Co nie zmienia faktu, że jakby pole do popisu jest ogromne. Ktoś tutaj podszedł chyba troszeczkę bez serca i wszystkie rzeczy, które nam się podobały, wyszły przez przypadek. Przez przypadek, dokładnie. To jest film, który ja z miłą chęcią zobaczyłbym remake wykorzystany teraz.
Mamy wciąż 4 strefy czasowe, wciąż możemy się pobawić. Radio wciąż działa, to może być radio internetowe, to może być telewizja. Spokojnie możemy się pobawić. To może być nawet znany youtuber, który się dogaduje z innymi. Sylwester z jedynką. No, Maryla Rodowicz, odmrożona, odbiera w tym momencie telefony. I tam gość z autotunem, oczywiście, zaczyna jej śpiewać, że już niebawem. Ej, to ma być dobre. To no, przecież tam koleś może Twitterem napierdzielać i robić trendujące, no. Prawda? Naprawdę, ten pomysł tych 4 godzin to jest tak dobra rzecz, żeby ładnie ułożyć rytm filmu. Swoją drogą, rytm filmu, gdyby to zabijanie faktycznie było mniej więcej co 20 minut filmu i dajemy ostatnie 15 jeszcze na jakiś taki climax. Super, 95 minut, piękny horror. Tylko zmięcie zakończenie. Tylko zmięcie zakończenie. Tak. Oj, bardzo zmięcie zakończenie. No i co? No, wygląda na to, że o ile na Boże Narodzenie udało nam się znaleźć dobry horror, udało się wam nam zasugerować koszmarny horror na Sylwestra. Tak. No to co teraz? Czy istnieją jakieś horrory o 3 króli? O, w ogóle, to jest dobre pytanie. Jeżeli znacie jakieś horrory, powiedzmy... Z niestandardowymi świętami. Tak, by albo właśnie sięgające mocno do historii, czyli właśnie, które dzieją się 2000 lat temu, bo to jest coś, powiedzmy, horror kostiumowy w cudzysłowie. Albo, co sądzicie też o pomyśle, bo tutaj jest taki, żeby jeden miesiąc poświęcić jakiemuś tematowi głównemu, przewodniemu, na przykład potworom dziwnym, albo... Ja, moje skojarzenie, bo ja sobie robiłem notatki i próbowałem, wiecie, zabawę, ja lubię zabawy słowne, więc na przykład pomyślałem gluty, czyli potwory związane z glutem, czyli blob. Blob na przykład. No właśnie, więc wiecie, moje sucharowe żarty mi takie rzeczy podpowiedziały, ale może wy macie lepsze pomysły, ja z miłą chęcią przeczytam, zresztą Mateusz też, bo przeglądając horrory jest tego tak dużo, że nie wiadomo za co się zabrać. No, nie, to jest w ogóle cudowna sytuacja dla nas, bo nie dość, że wy nas słuchacie, to jeszcze my możemy posłuchać was i wam się przez to będzie przyjemniej słuchało, a nam przyjemniej gadało i dobierało tematy. Bo jakby wybraliśmy taki gatunek, który przyciąga absolutnie wszystko. To mogą być potwory, to mogą być goście w maskach, to mogą być tornada, rekiny, wszystko może być straszne. Nawet cholerny telefon czy kamerka internetowa bywają straszne, z mniejszym lub większym skutkiem. A pomoc od was w kategoryzowaniu tego, albo nadawaniu temu większego sensu, jest jak najbardziej mile widziana, więc... Tak. Chętnie będę odświeżał komentarze. No, ja szczególnie, że ja już od razu pomyślałem właśnie, no, straszne rzeczy. Seria poświęcona horrorom Stephena Kinga. Jest z tego tak dużo! Stephen King. O, Stephen King, ja na przykład mam jeden horror, który uwielbiam. O morderczych ciężarówkach, które... Maximum Overdrive. Maximum Overdrive, który też uwielbiam. Więc widzicie, tych tematów, do których chcemy wrócić, jest pełno, ale jeżeli to jest film, którego nie widzieliśmy, bo obaj nie widzieliśmy New Year's Eve, nie znałem, to jest jeszcze lepsze. Więc rzucajcie pomysłami, bo fakt jest mnóstwo filmów, które widzieliśmy i z chęcią wrócimy, ale coś nowego to jest... Mimo nawet gównianego filmu, tak jak był ten, był taki dreszczyk emocji, że coś, że odkrywam coś, czego jeszcze nie widziałem i uczę się tego z wami. Ja tylko chciałem jeszcze dodać, jeżeli nie macie wystarczająco dużo czasu, żeby sobie to obejrzeć, bo chcecie obejrzeć inny dobry film, to wpiszcie sobie Shadow New Year's Evil i to będzie idealne podsumowanie tego filmu, przynajmniej wyjdziecie z dobrym utworem. To prawda, szczególnie, że ten live ja tutaj pokazuje mi, że już ponad godzinę gadamy, więc lada moment przebijemy długość całego filmu. Zatem chyba czas się pożegnać na dzisiaj. Tradycyjnie linki znajdziecie w opisie, muszę też pododawać je na Spotify'u gdzieś tam. Pana Mateusza znajdziecie w RPG Gospoda. Muszę zamknąć oczy, ale już potrafię powiedzieć. Zapraszamy. Po prostu logo będę pokazywał. Zapraszamy, liczymy na was tak naprawdę i dajcie nam znać, czy was słuchacie. Ja mam jakieś pierwsze statystyki i dziękuję, mam pierwsze kilkadziesiąt odsłuchań w ciągu ostatniego tygodnia. Znaczy, że ktoś nas słucha. Genialnie, bardzo dziękuję. Nie tylko YouTube'em żyjemy, więc do usłyszenia za tydzień w kolejnym odcinku. Będziemy starali się co poniedziałek wrzucać wieczorem nowego, horrorowego koszmara. No cześć. Ha ha ha!
Ladies are not very nice people.